Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Zaczyna się okres wakacyjny, w związku z tym okres wzmożonych wyjazdów. Czy to w Polsce, czy za granicą, niewątpliwie przyjdzie nam podróżować również autostradami i drogami ekspresowymi. Wbrew pozorom w Polsce jest już całkiem pokaźna ich sieć. No ale niektórzy z nas mają, czy mogą mieć z tym pewne problemy. Tak to zresztą widzą nasi widzowie, na przykład pan Sebastian z Gdańska, czy pan Artur z Krakowa, którzy przysłali maile z wnioskiem o poruszenie, przypomnienie tych tematów w naszym programie. Ja może zacytuję kilka pytań z maila pana Sebastiana z Gdańska. Jak włączać się do ruchu, jak korzystać z pasów do zjazdu z autostrady? Właśnie słowo pasy do zjazdu z autostrady dobre, a włączać się do ruchu, nie wykonujemy tego manewru wjeżdżając na autostradę, chociaż pas, którym wjeżdżamy, nazywamy pasem włączania. Mówmy pas wjazdowy na autostradę. To nie jest włączanie się do ruchu, to jest uczestnictwo w ruchu, ale mamy na węzłach autostradowych specjalne, tak zwane rozbiegowe pasy, które umożliwiają płynny wjazd. Także od tego momentu, proszę Państwa, już się delikatnie rozpędzajmy. Delikatnie, bo jest łuk, ale się rozpędzajmy. I nie wyjeżdżajmy jak tylko się zacznie linia przerywana, a jeszcze nie mamy prędkości. Po to mamy ten rozbiegowy pas, żeby tej prędkości nabrać i wjechać. Mogliśmy jeszcze później, prawda? Ale już miałem prędkość, więc mogłem. Na tych pasach, że tak powiem, bieżących pasach autostrady, my musimy mieć odpowiednią prędkość, nieutrudniającą ruchu innym pojazdom, bo na autostradzie również zabrania się utrudniania ruchu, także niedobra jest prędkość zbyt mała, jak i zbyt duża. Pan Artur szczególnie w swoim mailu mówi o tym, że bywa, iż kierowcy wjeżdżają na autostradę nie na pas rozbiegowy, nie na ten pas włączania, tylko na pasy autostradowe z prędkością 60 km na godzinę. No i co? Te rozpędzone do 140 km pojazdy, tak ciągle jeszcze u nas wolno szybko jeździć po autostradzie, no mają z tym olbrzymi problem. Po to jest ten pas rozbiegowy, żeby na nim się rozpędzić. A teraz wjazd koło lotniska Balice. Na razie 50, mam ograniczenie. Na autostradach też bywają ograniczenia. Ale to ograniczenie obowiązywało dotąd, prawda? Skrzyżowanie odwołuje. I teraz rozpęd. No i możemy zmieniać, tym bardziej, że przecież prawym pasem już nie wyprzedzimy tej ciężarówki, za ciężarówkę wjeżdżamy, poczekamy, aż będzie możliwość kolejnego rozpędzenia się, żeby przypadkiem nie zajeżdżać drogi, proszę Państwa. Tutaj każda pomyłka polegająca na tym, że będziemy mieli za mały odstęp od pojazdu poprzedzającego nas, albo komuś wjedziemy tuż przed nos, powoduje bezpośrednie zagrożenie wypadkowe. Bezpośrednie. Miejmy nadzieję, że pomogą nam tym inni kierowcy. Dobre jest to robienie miejsca. Jeżeli mamy miejsce, żeby w tym momencie przejechać na pas lewy, to zostawmy ten prawy pas na płynne wjechanie z tego właśnie rozbiegowego pasa pojazdom, które wjeżdżają na autostradę. Jeśli mamy taką sytuację, to ten bus w tym momencie mógłby zmienić na lewy pas. Zmienia. Brawo. Tak, to są te zasady jazdy. Pomagamy sobie. Partnerstwo. Zostawiamy na moment ten prawy pas wolny, żeby było łatwiej wjechać. Ale wtedy, kiedy się da, nie róbmy tego na siłę, żeby nagle na siłę nie wjechać na lewy pas pod rozpędzony samochód. No bo czym się to skończy? No wypadkiem. A co robi, proszę Państwa, tutaj ten Volkswagen Golf? Uznał, że to jest znakomite miejsce na zaparkowanie. No to się pomylił. To nie. No rozumiem, że awaria, ale też powinien to jakoś oznakować. No nie wiem, no niepokoi mnie to zatrzymanie w takim miejscu, proszę Państwa. Troszkę spóźnił się z tym wyjazdem ten samochód ciężarowy. Ja teraz nie bardzo mogę mu zrobić miejsce, bo mam rozpędzone pojazdy na lewym pasie. No wydaje mi się, że ten kierowca nie bardzo orientuje się, jak należy po autostradzie jeździć. Nie rozpędził się odpowiednio, nie wjechał. No może też nie bardzo miał czym. No może przypomnijmy, że na autostradę możliwy jest wjazd tylko pojazdów samochodowych, które na równym poziomym odcinku drogi, również w razie ciągnięcia przyczepy, są w stanie osiągnąć prędkość minimum 40 na godzinę. Kiedy i gdzie wolno zatrzymać się na autostradzie? Oczywiście sądzę, że pan Sebastian to wie, natomiast prosi o przypomnienie innym, bo różne przypadki się zdarzają. No więc zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na oznaczonych parkingach. Czy to tylko wyłącznie parkingach, czy to w ogóle miejscach obsługi podróżnych, czyli tam, gdzie będzie stacja benzynowa, możliwość jedzenia posiłku, tam i tylko tam parkujemy.
nie ma zatrzymania nawet na krótką chwilę na pasie awaryjnym czy w innych miejscach na autostradzie. Pas awaryjny służy tylko w razie awarii. I w przypadku, jeśli taka nastąpiła, musimy ten postój wyraźnie i jednoznacznie zgodnie z przepisami oznakować. Jeszcze jedno pytanie, apel, prośba. Przypomnijcie, jak wyprzedzać, żeby nie zjechać zbyt wcześnie na pas, po którym jadą pojazdy, które wyprzedzaliśmy. Oddalamy się od tych pojazdów. Najpierw się oddalamy, a potem zjeżdżamy. Jak zobaczymy cały samochód w lusterku, wewnętrznym lusterku, wtedy schodzimy. Oddalmy się, nie bójmy się tego. Jedziemy jeszcze chwilę lewym pasem i dopiero łagodna zmiana na pas prawy. Oczywiście wszystkie te zmiany łagodne, łagodnym łukiem na stosunkowo długim odcinku drogi. I teraz próbuję to zademonstrować. Ten Volkswagen jedzie tak gdzieś około 125, więc pokażmy, jak wyprzedzamy. Oddalam się. I dopiero teraz, proszę Państwa, prawy kierunkowskaz i łagodnym łukiem zmieniam na prawy pas. Bywa, że kierowca, który wyprzedził, nagle zdejmuje nogę z gazu. No jak zdejmuje nogę z gazu, to zwalnia. I na autostradzie jest to szczególnie niebezpieczne. No ale to, proszę Państwa, przesada. Jadę 140. I to wyprzedzanie z prawej strony, no karkołomna jazda Mercedes. Pamiętajmy, że odstępy i płynność w takim szybkim ruchu jest szczególnie istotna. Właśnie pan Sebastian mówi o tym. Przypomnijcie o odstępach, o zakazie jazdy na zderzaku. No oczywiście, nie jeździmy na zderzaku nigdy, a szczególnie nie utrzymujemy tego niewielkiego odstępu na autostradzie czy drodze ekspresowej. Te odstępy muszą być tym większe, z im większą prędkością jedziemy. Taki odstęp, jak mniej więcej w tej chwili utrzymuje od tego poprzedzającego pojazdu, ponieważ w tym momencie jadę niecałe 120, to jest odstęp dobry. A teraz on już się zmniejsza niebezpiecznie i muszę albo zacząć już hamowanie, albo właśnie zmieniać pas. Ale do tej zmiany pasa muszę mieć też odpowiednią prędkość, ponieważ prędkość mi spadła, samochód przyhamował, bo ma też przed sobą inny pojazd, to ja muszę osiągnąć tą prędkość i dopiero zmieniam pas, patrząc, żebym przypadkiem komuś nie zajechał drogi. Te odstępy muszą być takie, że w razie hamowania pojazdu poprzedzającego my również zdążymy przeprowadzić skuteczne hamowanie. Wyprzedzimy tego Volkswagena, a potem będziemy zjeżdżać na węźle. Ale najpierw się oddalmy, potem kierunkowskaz, potem łagodna zmiana pasa ruchu. W ten sposób, proszę Państwa. Wyprzedzające się ciężarówki. No nie jest to szczyt szczęścia w takim miejscu i nie wiem, czy ta ciężarówka naprawdę musi, a jednak bardzo tamuje ruch. Popatrzcie Państwo, no jedziemy w tym momencie 90. Jeżeli ktoś jechał 140, to zszedł do prędkości 90. 50 różnicy. Kierowcy ciężarówek, jak macie dwa pasy, decydujcie się na wyprzedzanie tylko jeżeli rzeczywiście jest to niezbędne i jeżeli bardzo daleko w lusterku nie widzicie pojazdu. Nie czujcie się panami szos. Ja wiem, że wyprzedzanie to manewr, który Wam przysługuje. No ale nie wszędzie, nie za wszelką cenę. No i powiedzmy, że będziemy zjeżdżali, proszę Państwa, więc to zdecydowane ograniczenie prędkości powinno nastąpić dopiero, jak zmienimy na pas wyjazdowy z autostrady. O teraz, prawda, prawy kierunkowskaz i noga z gazu. W zależności jak długi jest ten pas, jeszcze oczywiście będzie potrzebne hamowanie. I jeszcze raz kierunkowskaz, teraz nastąpi zmiana kierunku jazdy. I kierunkowskaz wyłączamy. Już ta zmiana nastąpiła, już ta sygnalizacja manewru zawczasu i wyraźnie podana odbyła się. I jeszcze jedno pytanie zadał nam pan Andrzej z Chrzanowa. Pytanie wydaje się na pozór śmieszne, no ale ponieważ wielu kierowców tak jeździ, pan Andrzej pyta, czy jeśli jest korek przy zjeździe albo przy wjeździe na autostradę, to czy można się również ustawiać na tym pasie awaryjnym? No nie, panie Andrzej, oczywiście wiem, że niektórzy kierowcy tak się zachowują. Ci na pasie awaryjnym nie mogą tam mieć miejsca. No to może jeszcze jedno, jeżeli coś na autostradzie wydarzy się. Potrzebny jest przejazd karetek pogotowia, przejazd wozów straży pożarnej. Najlepiej byłoby pozostawić im środek autostrady. Tak byłoby najlepiej. Oczywiście dostosujmy się do tego, co robią inni kierowcy, no bo jeżeli staniemy w szachownicę, no to już żadna służba nie zdąży nam uratować życia. Musimy myśleć, proszę Państwa, musimy myśleć. To jest szalenie ważne wszędzie, a na autostradzie każda chwila zagapienia się, bezmyślności, złego zachowania jest bezpośrednią przyczyną wypadku, a czasem i karambolu.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.